Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj pogadamy o pisaniu, a konkretnie o samej podstawie, czyli jak zrobić konspekt, jak zacząć i czy każdy pomysł jest dobry. Okej, może od początku, czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby zacząć pisać? Pomysłu, tylko i wyłącznie pomysłu. Musicie wiedzieć, co chcecie przekazać. Nie wiem, pojawi się w waszej głowie jakiś obraz, który wam się spodoba. Chcecie napisać historię o smokach, chcecie napisać fajny kryminał, nie? Czyli na sam początek wystarczy pomysł. Cokolwiek chcecie zrobić, jest to wykonalne, ale żeby napisać historię, potrzebujecie planu, potrzebujecie konspektu. A jak napisać konspekt? No to tutaj gdzieś pojawi się wykres. Będzie wam potrzebny monomit, a najlepiej posługiwać się właśnie tym monomitem campbellowskim. Jest to co prawda w teorii monomit dotyczący historii podróżniczej, skupiającej się właśnie na takiej fizycznej podróży, ale można to wykorzystać do fantastyki, do kryminału, no wiadomo, do podróżniczych. Przykładowo Matrix został napisany, scenariusz do Matrixa został napisany właśnie na campbellowskim monomicie. Ja postaram się trochę przetłumaczyć ten monomit, bo wiem, że właśnie na studiach to był temat numer jeden. Jak tylko zobaczyliśmy wykres, to potrzebowaliśmy, żeby przełożyć go troszeczkę na nasz język, żebyśmy też wiedzieli, jak to w praktyce wykorzystać. Może zacznę od tego, że napisanie takiego konspektu, takiego właśnie scenariusza waszego opowiadania, waszej powieści nie powinno zająć więcej niż 15 minut. To jest absolutnie ogólny zarys. Dopiero jak będziecie mieć ten ogół, możecie sobie te punkty rozwijać, dopisywać, żeby po prostu w trakcie nie pomylić się, nie zaplątać. Jak macie już mniej więcej wypisane te punkty, no to wtedy możemy tutaj pokusić się o szczegóły. Okej, no to co? Załóżmy, że mamy jednorożca, który chce zostać Pegazem, bo wszyscy jego koledzy mają skrzydła, a on ma tylko róg. Jednorożec ma na imię Adam, jest młody i smutny. No więc zaczynamy nasz konspekt. Piszemy pierwszy punkt, czyli przedstawienie bohatera w jego świecie. Czyli przedstawiamy naszego jednorożca Adama, który pasie się na łące. Może być to świat fantazy. Znaczy, no może chyba musi w tym wypadku, ale gdybyśmy mieli tutaj na przykład miejsce jednorożca jakiegoś człowieka, jeżeli chcecie pisać na przykład urban fantasy albo kryminał, no to zaczynamy od tego świata naszego, tak, rzeczywistego. W kryminale ten rzeczywisty świat zostaje do końca, chyba że robimy kryminał w świecie fantasy, to też jest w sumie spoko pomysł. No, w każdym razie urban fantasy początek to jest przeważnie świat ludzki, taki zwykły, znajomy dla naszego bohatera. I w tym punkcie pierwszym mamy taki podpunkt, czyli wydarzenie inicjujące coś jest nie tak, jak powinno być. Przykładowo, jednorożec Adam zauważa, że jego kumple Pegazy, nie wiem, tracą siłę w skrzydłach, no nie? Na przykład Adam zauważa, że wcześniej latały sobie po niebie przed lunchem 3-4 godziny, a teraz latają po dwie i nie wiadomo, co się dzieje. Jego kumpel może do niego narzekać, że, nie wiem, bolą go plecy. Punkt drugi, czyli wezwanie do przygody. Najłatwiej, jak jestem w stanie to wytłumaczyć, to jest takie kluczowe wydarzenie. Właśnie na przykładzie tego Matrixa Neo dowiaduje się, że Matrix istnieje, no nie? Albo na przykład w Gwiezdnych Wojnach pojawia się Obi-Wan Kenobi. Więc w przypadku naszego jednorożca Adama może się okazać, że Adam dowiaduje się, że na przykład z pewnej jaskini wypływa jakiś dziwny potok, z którego piją Pegazy, no nie? Od jakiegoś czasu i później bolą mnie plecy. Czyli coś jest nie tak, dowiadujemy się, w czym może tkwić ewentualny problem. Trzeci punkt to jest zawahanie bohatera, czyli tutaj pokazujemy jego lęki, jego wartości. W tym przypadku nasz jednorożec Adam zastanawia się, czy zbadać sprawę samemu,
Może na przykład podczas rozmowy ze swoim przyjacielem Pegazem dojść do wniosku, że ej, a może wypadałoby sprawdzić, co z tej jaskini wypływa, czy to jest w ogóle na pewno odpowiednie, a może właśnie przez to latacie mniej, no nie? On się tutaj będzie wahał, będzie się zastanawiał, rozważał i w tym momencie wartości pokazane to jest to, że zależy mu na swoich znajomych. Jeżeli sytuacja sprzyja, możemy właśnie pokazać te lęki, czyli na przykład, nie wiem, Adam pomyśli sobie, ok, pójdę do tej jaskini, ale na przykład spadnę w jakąś otchłań i już się z niej nie dostanę, no nie? No bo nie mam jak, bo nie mam skrzydeł, nie mam nic, jestem tylko jednorożcem. Nie zobaczę rodziny, nie zobaczę kumpli i generalnie to prawdopodobnie przez nierozwiązanie tej zagadki gazy przestaną latać. Czyli lecimy taką trochę eskalacją paniczną, a jeżeli chodzi o pokazanie tych lęków, niekoniecznie, ale można. No i wychodzi to zgodnie ze schematem naszym. Punkt 4 z 12 to jest spotkanie z mentorem, czyli z osobą, która wie, co się będzie działo z naszym głównym bohaterem. Ten punkt nie jest całkowicie wymagany. Nie we wszystkich książkach pisanych właśnie pod ten schemat jest on wykorzystywany. Tutaj, jeżeli nie macie pomysłu, jak tego mentora wpleść, to nie jest on całkowicie konieczny. Do naszej historii jednorożca Adama możemy wpleść starego jednorożca Jerzego, który stwierdzi, że kiedyś było lepiej, a ta jaskinia to w ogóle jest jakaś ultra tajemnicza, a jak on tam wejdzie, to mogą się wydarzyć rzeczy i jak wyjdzie, to już nie będzie sobą. Tego typu gadanie. Punkt 5, czyli przekroczenie granicy świata. W przypadku naszego jednorożca Adama to będzie wejście do tej jaskini. A w przypadku, kiedy piszecie urban fantasy, no to będzie znalezienie się głównego bohatera w tym świecie fantastycznym. Czyli w jakiś sposób, prawdopodobnie właśnie kierowany przez mentora, zostaje on wysłany, przechodzi ze swojego znajomego świata ludzkiego do świata fantasy, który tworzymy i w którego trzeba go wprowadzić. Punkt 6, czyli testy i próby. Coś się naszemu bohaterowi udaje, coś się nie udaje. Kwestia jednorożca Adama to może być właśnie poszukiwanie źródła tego tajemniczego strumyka wypływającego z tej jaskini. Nie wiem, gdzieś zakręca, są jakieś wąskie szczeliny, w które on nie za bardzo może wejść, ale są na przykład przejścia boczne, więc może sobie tamtędy się zmieści. Stają mu na drodze jakieś przeszkody. Możemy tutaj też bliżej poznać antagonistę, czyli może się okazać, że z tej jaskini oprócz tego strumyczka to wydobywa się jeszcze taki złowieszczy śmiech jakiejś, nie wiem, wiedźmy, no nie? Także tutaj próbujemy się do niej dostać i do tego źródła, żeby zobaczyć, co jest nie tak. Punkt 7 to zwątpienie i to jest bardzo ważny punkt. To jest punkt zwątpienia, czyli kryzys bohatera, czyli jest on bliski poddania się. Nasz jednorożec Adamie może przejść przez jakąś szczelinę i chce wracać do domu, myśli sobie, ok, nie ma to sensu i tak nic tutaj nie zrobię, bla, 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 ale finalnie udaje mu się, nie wiem, przebić rogiem przez ścianę. I to przebicie się rogiem przez ścianę, no to jest punkt 8, czyli próba ostateczna. Dochodzimy do naszego źródła złego strumyka, który osłabia Pegazy. I tutaj ten punkt ma też właśnie taki ukryty podpunkt, czyli symboliczna śmierć bohatera. On z czymś walczy, ma jakiś konflikt i tutaj musi go pokonać, żeby zaszła w nim zmiana. Tu możemy potraktować to dosłownie, czyli Adam dostaje się do źródła, jest tam wiedźma, która miesza wywar w źródle, dodaje różnych rzeczy, śmieje się, obłąkana w ogóle kobieta. No to Adam z nią rozmawia, pyta, czemu zatruwa im Pegazy i w ogóle i wiąże się rozmowa, interakcja. Okazuje się, że kobieta jest zła. No i trzeba z nią zawalczyć, żeby Pegazy mogły odzyskać zdrowie i żeby nasz jednorożec Adam mógł pomóc swoim kumplom i dalej mieć marzenie
o skrzydłach. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo można tutaj wpleść intrygę pod tytułem czarownica może się domyślić, że on chce mieć te skrzydła i proponuje mu te skrzydła w zamian za to, że sobie stąd wyleci i nic nie zrobi z tym jej wywarem w źródełku, no nie? Chociaż to jest takie trochę tricky. Punkt 9, czyli nagroda. Ten punkt i następny, który będziemy omawiać, też nie jest ultra obowiązkowy, też jest często pomijany. Tutaj nagroda odnosi się no, po prostu do otrzymania czegoś, zdobycia czegoś przez głównego bohatera. Przykładowo w Gwiezdnych Wojnach Luke ratuje Leję i zdobywa plany Gwiazdy Śmierci, no nie? No to tutaj na przykład jednorożec Adam rozprawia się z wiedźmą, wylewa się na niego jakiś eliksir i na przykład dostaje te skrzydła. I ten 10. punkt to jest ucieczka / pościg. Tak jak wspomniałam, nie jest to obowiązkowe w tym przypadku naszej historii o jednorożcu Adamie. Możemy powiedzieć, że ucieka, bo jaskinia się zawala mu na głowę. Bo na przykład obecność wiedźmy utrzymywała te jaskinie, to źródło i wszystko. No to ma sens, ale w niektóre historie po prostu ta ucieczka, ten pościg niekoniecznie są wymagane, niekoniecznie całkiem pasują do sytuacji. Punkt 11, czyli przemiana, to jest punkt, w którym nasz bohater uświadamia sobie swoją przemianę. Może być to przemiana fizyczna jak najbardziej, może być to przemiana bardziej pod kopułą. Możemy się dowiedzieć, że na przykład Adam zrobi wszystko dla swoich przyjaciół i to, że jest dobrym jednorożcem, który nie jest smutny, tylko waleczny, to mu się troszeczkę opłaca. No i punkt 12, czyli powrót, wracamy do domu, mówimy ludziom, że jest super, a możemy nie mówić, że to my jesteśmy bohaterem, tylko właśnie na przykład obserwować ich reakcje. Podobnie było w Hobbicie, kiedy Bilbo wrócił do domu, w sumie obładowany skarbami, a jego dom stał na aukcji. Także nikt nic nie wiedział, dopóki on nie zaczął opowiadać. Nasz jednorożec Adam może zacząć opowiadać, a może po prostu przysłuchiwać się reakcji Pegasów, które nagle zdrowieją i mogą latać i zachwycają się tym, że Adam został jednorożcem ze skrzydłami. To nie była ambitna historia, ale myślę, że pokazała, na czym ten monomit powinien polegać i na czym powinniśmy się skupić. No tak jak wspomniałam, mniej więcej niż 10-15 minut powinniśmy być w stanie napisać taki konspekt. No i później, jeżeli brakuje szczegółów, no to po prostu rozwijamy te punkty po kolei. Przed konspektem warto mieć napisaną już postać, a przynajmniej jej ogólny zarys. Jeżeli nie jesteście pewni, jakie cechy, jakie wartości powinna sobą reprezentować, no to może się okazać albo w trakcie pisania właśnie tego konspektu, albo możecie się posłużyć eneagramem. Eneagram możemy omówić następnym razem, jeżeli chcecie. No jest to są to po prostu typy osobowości, taka najprostsza rozpiska, którą można po prostu wykorzystać do tworzenia postaci. Okej, to by było tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobało. I zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie bardzo często to Wy właśnie jako moi odbiorcy decydujecie, co ma się pojawić na tym kanale, co Was interesuje, o czym chcielibyście posłuchać. No i tyle. I widzimy się następnym razem. Pa!